Cześć! Witam Was na kanale Missy Marta Vlog. Dzisiaj otworzę z Wami kalendarz adwentowy marki Green Touch. Jest to kalendarz z herbatami, który był dostępny na Allegro. Kupiłam go za 40 zł. I chyba to wszystko, więc przechodźmy do otwierania. To zacznijmy. Okienko numer 1. Okienka idą praktycznie od dołu do góry. Z tyłu mamy opis, jakie są herbaty, ale zobaczymy, jak one są zapakowane, jak to wygląda, na ile taka herbatka starczy i czy nie przepłaciliśmy. Więc otwieram okienko numer 1. Bardzo, bardzo jest to malutkie. To jest taka jednorazowa saszetka, bym powiedziała. I z tyłu przeczytam opis. Jest to pomarańcza i brzoskwinia. Szkoda, że nie ma napisane nic na woreczkach. Woreczki nie są opisane. Więc po prostu jak ja otworzę, to nie będę wiedziała, która herbata to która. Dobra, to lecimy do okienka numer 2. Jest obok. Kolejny taki woreczek. Tu jest troszkę więcej tej herbaty, wydaje mi się. I jest to hiszpańska mandarynka, numer 2. Wyżej numer 3. Niestety chyba będzie każda w takim woreczku. Kolejna herbatka. Jest to kraina łagodności. Numer 4. Kolejna herbatka. Black Premium. Po prostu. Czarna herbatka. Numer 5. Zielona herbatka i kilka owocków. Śmiesznie to wygląda. To był numer 5, czyli miłosny uśmiech. Numer 6. Kolejna, szósta, jest to... Są to świąteczne smaki. 7. Wygląda jak zielona herbata. A jest to zielone coś, nie umiem tego przeczytać. Nie umiem tego przeczytać. No... Zaraz będziemy w połowie kalendarza, a ja nie jestem zadowolona z tego kalendarza. Herbatki są na raz, ewentualnie niektóre na dwa razy. Nie są opisane, więc będę po prostu celować w co piję, bo nie będę miała zielonego pojęcia. No ale lećmy dalej. 8. Coś ciekawszego. I 8 jest to Power Tea. 9. Jakieś liście róży widzę. Kraina marzeń. Musiałabym wziąć teraz długopis i opisać te herbaty, żeby wiedzieć, która jest która. 10. Mam nadzieję, że nie stracę paznokci na tym kalendarzu. Coś mi uciekło. Kolejna, podobna, zielona jaśminowa. 11. Szybko lecę z tym kalendarzem, bo widzę, że nie jest to nic super. Myślałam, że będzie lepszy. To była 11. Chwila przy kominku. 12. Kolejna. Nie różniąca się niczym. Angielski melon. 13. Jest taka. Jest tu kusząca truskawka. No, truskawki to tutaj nie widzę. 14. Kolejna chyba jakaś zielona herbata.
Tak, zielona, cytrynowa. Piętnastka. Chyba stracę paznokcie w tym kalendarzu. Piętnastka wygląda... Piętnastka? Dobrze mówię. Piętnastka wygląda tak i nazywa się Spacer Kochanków. Nie wiem, czy chciałabym spacerować po takiej herbacie. Szesnastka. Szesnastka jest to... Nie umiem przeczytać, ale coś zielonego, standardowego. Wygląda jak skoszona trawa i ususzona. Siedemnastka. Siedemnastka jest to serce matki. Przerażają mnie te nazwy. Osiemnastka. Osiemnastka nazywa się Air Grey niebieski. Czyli oznacza to kawałek niebieskich listków. Dziewiętnastka. Mam nadzieję, że w 24 będzie jakaś super herbata. To była dziewiętnastka. Jest to... Są to smocze perły. Widzicie gdzieś tam smocze perły? Bo ja nie. Dwudziestka. W dwudziestce mamy kilka orzechów. Jest to grzaniec. Oni chyba grzańca nie widzieli. 21. Jest to taka herbatka. Human Faux. Cokolwiek to oznacza. Jest to czarna herbata. Po prostu. Tak jest napisane. Czarna herbata 100%. 22. Jest to piernikowa nuta. 23. 23 jest to imbir z cytryną. I ostatnie okienko mnie zaskoczy. Chyba nie. 24 wigilijna. Wigilijna herbata czarna, żurawina, goździk, skórka pomarańczy, sandałowiec i aromat. A więc tak prezentują się nasze herbaty. Czy było warto za tą cenę, za cenę 40 zł? Myślę, że tak, bo możemy sobie popróbować różnych herbatek, ale niestety nie mamy napisane na woreczkach, jaka jest która herbatka. Ja nie będę trzymała herbatek w pudełku, w kalendarzu, bo niestety on już troszkę został zdewastowany przeze mnie przy otwieraniu. Więc na pewno nie będę ich tam trzymać. Film był szybki, bo kalendarz nie był zbyt ciekawy. Spróbuję, dam znać na Instagramie. Zapraszam na mojego Instagrama Missy Strawberry. Wszystkich oglądających dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!